Dzień dobry. Nazywam się Ania Gawlita, ja jestem radcą prawnym, ale bardziej aktualnie producentką filmową. A do wystąpienia na tej konferencji zainspirowała mnie tutaj taka idea, która się powtarza, idea dzielenia się wytworami ludzkiej, artystycznej działalności na szeroko rozumianym polu sztuki, a filmem, jak wiemy, bardzo łatwo można się podzielić. W ramach wykonywania tego mojego drugiego zawodu, czyli jako producenta filmowego, udało mi się wyprodukować kilka filmów dokumentalnych, które chyba były dość udane, ponieważ zdobyły szereg nagród w kraju i za granicą, ale obecnie pracuję także nad filmami fabularnymi, które są eksperymentalne albo na granicy gatunków. I wszystkie te filmy, niezależnie od gatunku, chyba możemy zaliczyć do filmów niskobudżetowych. Ja mówię tutaj o kwotach w przypadku filmów dokumentalnych, które oscylują pomiędzy 200 a 400 tysięcy złotych, a w przypadku filmów fabularnych to jest między 500 a 1 500 000. Oczywiście te kwoty są uzależnione od pomysłu, od sposobu realizacji, czy też od efektu, który chce się osiągnąć w postprodukcji tego filmu. Jednak chyba największym ograniczeniem są jednak środki, które my jako producenci możemy uzyskać, czyli środki, którymi dysponują instytucje i które je rozdają, ale także ze względu na ograniczone źródła finansowania produkcji filmu. Moim skromnym zdaniem większość filmów w ogóle by nie powstała, czy to filmów dokumentalnych, częściowo fabularnych, gdyby te ceny budżetów były oszacowane na poziomie cen rynkowych. Ceny rynkowe oczywiście wynikają z jakichś podstawowych zasad ekonomii, podaży i popytu, ale mam takie wrażenie, że ponieważ ta branża filmowa nasza jest skupiona w stolicy, gdzie te stawki jednak są ponadprzeciętne, także rozpieszcza tutaj nasz rynek produkcja reklam, których budżety, dodam, bardzo wysokie, też mają niewątpliwie na to wpływ. I dochodząc już do tego etapu produkcji, zmierzam się najczęściej z tymi ograniczeniami, które wynikają z niskich, żeby nie powiedzieć zaniżonych budżetów. Ten etap negocjacji, ustaleń z członkami ekipy, ich wynagrodzeń, to jest taka pierwsza podstawowa weryfikacja tychże ograniczeń powstałych z budżetów. I tutaj moje takie spostrzeżenie, że jest wyraźny podział pomiędzy członkami ekipy, których możemy zaliczyć jako nietwórczych, odtwórczych, technicznych. Ja mówię tutaj o wszelkiego rodzaju asystentach, czy też technicznej obsługi planu zdjęciowego, czy też innych pomocników. Od tych kreacyjnych, od tych po prostu autorów. I jeżeli chodzi o tą pierwszą grupę, to mimo że ci odtwórcy mają możliwość jakby uczestniczenia w kilku projektach rocznie ze względu na sposób wykonywania swojej pracy, to oni bardzo rzadko godzą się na obniżenie swojej stawki, która byłaby adekwatna do budżetu, proporcjonalna po prostu. Ja myślę, że to ma niejako związek z brakiem jakiegoś osobistego zaangażowania w ten projekt, ale pewnie w jakiejś części też związek z tym, że uczestniczą w realizacjach reklam. W związku z tym jakby karp tego ograniczenia tych limitów kwotowych spada na ten dział kreacyjny, na tych autorów, którzy są najczęściej pomysłodawcami, którzy pracują nad projektem kilka lat, w związku z czym jakby bardzo im zależy na tym, żeby doprowadzić do końca tą produkcję, więc za cenę pewnych ograniczeń, które wynikają z niskiego budżetu, typu praca na sprzęcie wideo w podstawowym standardzie albo bez żadnej pomocy technicznej, albo a szczególnie chodzi tu właśnie o wynagrodzenie, które po rozłożeniu na lata oscyluje w zasadzie w granicach średniej i minimalnej. I żeby tu nie być gołosłownym, przytoczę przykład wynagrodzenia reżysera, który w filmie dokumentalnym Garza wynosi między 15 a 30 tysięcy. I może w przypadku rocznej pracy ta kwota jest całkiem rozsądne, natomiast jeżeli rozłożymy to na kilka lat pracy, 3, czasem 4, to się okazuje, że to jest zaledwie kilkaset złotych miesięcznie.
I właśnie wydaje mi się, że to, gdyby nie to osobiste zaangażowanie, gdyby nie ta determinacja pomysłodawców, autorów, to te filmy by w ogóle nie powstały. I mam kilka jakichś takich koncepcji, które wydaje mi się, że mogłyby im ułatwić życie i pracę. Nie wiem, na ile one mogą być skuteczne, ale wydaje mi się, że rozbudowanie systemu stypendialnego, który oczywiście w Polsce funkcjonuje. Mamy przecież Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które dystrybuuje środki dla wszelkiego rodzaju maści artystów. Jest Narodowe Centrum Kultury, ale moim zdaniem są to środki niewystarczające, a poza tym obejmują one dość ograniczony okres czasu pracy nad danym projektem. A w przypadku filmów dokumentalnych, też fabularnych, tym najważniejszym momentem pracy, tworzenia jest ten etap pierwszy, wstępny. W przypadku filmów dokumentalnych jest to znalezienie bohatera, miejsca, znalezienie sposobu powiedzenia, środków realizacji tego. W przypadku filmów fabularnych jest to moment pisania scenariusza. Oczywiście można kupić gotowy scenariusz, ale zwykle tak się nie dzieje. Zwykle to reżyser jest scenarzystą albo ma kogoś, z kim po prostu pisze ten scenariusz. Jest to bardzo żmudny i pracochłonny proces i moim zdaniem jakby ten etap, te wstępne prace we wszystkich gatunkach filmowych powinny być objęte szczególną opieką instytucji, które rozdają środki właśnie stypendialne. Chciałam tutaj przywołać przykład Holandii, jakby mówię tutaj za Urszulą Antoniak, która korzysta z dobrodziejstw tego systemu i według jej słów w Holandii ichniejszy Instytut Filmowy ocenia projekty, czy też pomysły tych projektów filmowych, konkretnie to jest kino familijne, na podstawie jednej strony. Jest to pomysł zapisany na jednej stronie, ktoś to ocenia, są jacyś eksperci i oni decydują, czy nad tym projektem można dalej pracować. Taki delikwent wnioskodawca otrzymuje 9 tysięcy euro na rozwój tego projektu. Pisze treatment. Ten treatment jakby to jest drugi etap pracy nad pomysłem filmowym. Jest oceniany, jeżeli zasługuje na dalszy rozwój, wnioskodawca otrzymuje 15 tysięcy euro na napisanie scenariusza. I to są kwoty, które rzeczywiście pozwalają na pracę, na zaangażowanie dodatkowych osób. My wiemy, że przy pisaniu scenariusza filmu fabularnego nie wystarczy jedna osoba, nie wystarczy jeden scenarzysta, tylko jest to praca bardzo zbiorowa, tak to, jak to się dzieje w Stanach. Drugim moja jakaś propozycja to jest upowszechnianie idei, czy też zachęcenie producentów, aby dodatkową częścią wynagrodzenia tej części twórców, którzy niejako godzą się na te ograniczone swoje wynagrodzenie w okresie produkcji, aby dołożyć im wynagrodzenie prowizyjne, czyli zysk, czyli procent zysków z dystrybucji filmu. No i tu dochodzimy do sedna sprawy, którego ja nie będę zagłębiać, bo absolutnie nie czuję się specjalistą w tej kwestii. Jest to jakby w naszych czasach przełomowych dystrybucja filmu jest tak trudnym tematem i mam wrażenie drażliwym, jak Armagedon nadciąga nad Polskę Netflix, do tego dochodzi piractwo. Niemniej jednak jakby rozwiązanie tego dodatkowe prowizyjne wynagrodzenie mogłoby w jakimś stopniu ułatwić pracę i życie twórcom. Ja też muszę dodać, że producent filmowy w Polsce, jeżeli korzysta z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czasem zdarza się, że to jest jedyne źródło finansowania filmu, nie może w budżecie ująć swojego wynagrodzenia. Dlatego ten zysk, potencjalny zysk, który film może osiągnąć, jest dosyć istotny. Jako producent chciałabym mieć na to wpływ, chciałabym mieć przede wszystkim w tym jakiś udział, także zapewnić udział tej ekipie kreacyjnej, która często się musi bardzo poświęcać. Dlatego podsumowując, jakby
dzielmy się jest szlachetne i nawołuje oczywiście do szerzenia szerszemu gronu tej działalności filmowej utalentowanych zwykle twórców. No, niemniej jednak może to spowodować ograniczenie realizacji filmowych, a wtedy czy będziemy mieli się czym dzielić. Bardzo dziękuję.